Witam kochani serdecznie. Lecimy drugi trygan. Założyłam, słuchajcie, sweter. Nie jestem taka hardkorowa. Zimno się zrobiło, jak nie wiem, wytrzymałam przy jednym trygonie, ale się nie da, po prostu się nie da, więc lecimy. Lecimy wodę. Co tam dla tej naszej wody, tak? Co tam u tej wody słychać? Zobaczymy, co tam u tej naszej wody słychać. Jak słonko wyjdzie, to super, ale ja sobie usiadłam w cieniu. Jeszcze ten wiaterek, powiem wam, że tak mogłoby przegonić te chmurki trochę. Lecimy. Co dla raczka? Raczek. Energię. I tu równe dawanie i branie. Czyli tutaj wraca. Raczek wraca do formy. A tak bym powiedziała. Raczek wraca do formy. Energetyka. Zobaczcie, macie tutaj chore nogi, tak? Wandziu, chore nogi. Pokazują się od razu w kostkach chore nogi. Pokazuje się jakby odrętwienie, tak jakby niemoc. Jest tutaj złe krążenie. To jest zła krążeniówka. Ogólne złe krążenie. Od biodra w dół, zawroty głowy i przewrotki. Uważajcie, kochani, bo tutaj się rzuca to pierwsze tak jakby dla was. Natomiast tak jakby dla raków, które są... Rak się budzi, rak dba o siebie w tym tygodniu. Rak robi coś dla siebie w tym tygodniu. Jeżeli jesteście w związkach, to tak jakby stawiacie na siebie, tak? Teraz ja, tak? Nie tylko ty, tylko ja jeszcze tu się pokazuję. Tutaj tak jakby dużą rolę odgrywają w jakiś sposób dzieci. Pomagają w czymś dzieci. Ja bym powiedziała, że pomagają w pracy, uwaga na zdradę, tak? W pracy, uwaga na zdradę. Tutaj się pokazuje tak jakby, moi drodzy, cały tydzień walka o pieniążek. Pójście po pieniążek, czy wypłata, nie wiem, bo tu się pokazuje, że może być jakaś wypłata, dodatkowe pieniądze. Ale chodzi o jakąś inwestycję, nie wiem, czy rodzinną, czy firmową, nie wiem, do mojej drodzy, ale jest tak jak tutaj jest, znaczy nie wiem, no tak, pokazują mi się różne, bo to są różne wersje, tak, ale mówię pierwsze, lepsze z brzega, tak, które są, które mi się rzucają na usta. Natomiast jeżeli chodzi o was, to cały tydzień tak jakby jest dążenie do pieniążka, do poprawienia swojej sytuacji finansowej, czy tak jakby syn, nie wiem, czemu powiedziałam syn, dobra, dziecko wymaga, słuchajcie, jakichś pieniędzy, jakichś nakładów, trzeba mu w czymś pomóc, tak, czyli dziecku trzeba w czymś pomóc, o ile takie macie. Jeżeli nie macie, to może chodzić o to, że chcemy coś stworzyć, tak, chcemy coś stworzyć, jest nowa idea i jesteśmy w związkach, nawet czy w luźnych, czy w wolnych, tak, ale tutaj chcemy coś stworzyć, ale jednocześnie tak jakby rak bardzo mocno stawia, postanowił postawić na siebie, bo to jest tak jakby utyskiwanie, że jest mi mało, tak, czyli tak jakby ktoś powiedział rakowi, jest mi mało, więc rak tak jakby mówi, że dość, ileż mogę, teraz stawiam na siebie, teraz jestem ja. Natomiast, drogie raczki, oszustwo, kanciarstwo, plotki, pomówienia, jaka jest zdrada, uważamy, co mówimy w pracy, tak, w szczególności, co mówimy w pracy, ponieważ tutaj są plotki, tu są oszczerstwa, tutaj jest złodziej, uważajcie, bo idzie złodziej, jak to się mówi, do domu, tak, idzie złodziej do pracy, idzie złodziej, idzie ktoś, kto będzie chciał pozbawić was stanowiska, tak, też jednocześnie może być. Natomiast wydaje mi się, że sobie z tym poradzicie, bo tu macie maga, tutaj wy jesteście, wydaje mi się, że tutaj szósty zmysł świetnie działa, bo jednocześnie ten mag tutaj ma wszystkie atrybuty, to od was zależy, jak się potoczy ten tydzień i jak się rozwinie dana sytuacja, ale będzie to krzywa sytuacja. I uwaga, słuchajcie, na takiego fizycznego, autentycznego złodzieja. Uważajcie, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, czy coś robicie, czy jeżeli bierzecie coś ze sobą, jakieś cenne przedmioty, to uważajcie, bo możecie je w tym tygodniu zgubić bezpowrotnie, tak, bo tu się pokazuje śmierć, zamknięcie tego, pokazuje się siódemka mieczy. Jednocześnie tak jakby pożegnanie starej pracy, odcięcie się od starej pracy, odcięcie się od tego, co robiłam, tak, pójście po coś nowego i tu będzie świętowanie, tu z tego tytułu, jeżeli pójdziecie w coś nowego, będą pieniążki. Nie powinno być, słuchajcie, źle. Natomiast czegoś się też jednocześnie przestraszycie. Nie wiem, o co chodzi. Moi drodzy, to już musicie sami określić sobie w tygodniu, ale jest jakiś strach, jest jakaś obawa, która wchodzi w głowę raka. Nie wiem, czy będzie krótka, czy nie krótka, ale pokazuje się, że w tygodniu mocno się może zapisać. Drogi raczki, coś się wykluwa. Nie wiem, czy przeziębiłyście się. Mamy trójeczkę kielichów, czyli tutaj się coś wykluwa. To jest tak jakby
nie wiem, czy wyczuwacie, czy coś wyczujecie, to może być wrzód, to może być krosta, to może być wózek, to może być znamie, to może być pieprzyk się pokazać, tak, ale coś tam się może z tego tytułu, coś tutaj się, moi drodzy, zadziewa. Natomiast najpiękniejszą energią, jaka może być, to jest to, że stawiacie na siebie, że się budzicie, że idziecie gdzieś. Jeżeli tylko, powiem tak, jeżeli zajmujecie się, drogi raki, szczególnie te, które zajmują się jakoś medycyną estetyczną, czy tak jakby działaniem na upiększenie innych osób, tak, czyli, ale wy pracujecie. To nie jest to, że ktoś was upiększa, bo nie sądzę, żeby o to chodziło, ale mogę się mylić, bo karty są dualne, to tutaj tak jakby będzie ktoś strasznie niezadowolony i może was tutaj wręcz po prostu szkalować, tak? Natomiast praca będzie wykonana dobrze, ale zostaje te ale od osoby. Natomiast wchodzicie pięknie w przyszły tydzień z oczekiwaniem na równe dawanie i branie, tak, czyli tak jakby albo dostaniecie w końcu to, o co walczyłyście, tak, o to, co do was powinno, kochane raki, przyjść. Także tak to widzę, kochani. Dziękuję ślicznie. Lecimy, skorpiony, tak, zobaczmy, co dla naszych skorpionów na ten tydzień. Skorpiony na ten tydzień. Praca. Nie wiem, czy nie będzie dobrze, słuchajcie, słychać, tak? Tutaj jest jakaś choroba u skorpiona. Jakieś przeziębienie, coś się u skorpiona dzieje, słuchajcie. Możecie być przeziębiony, możecie być osłabiony, ale jest to coś, co powraca. Lub może być zły nastrój, tak? Bo tutaj jest energia nastroju. I powiem tak, troszeczkę niepowodzeń w pracy, obserwujcie, nie wykonujcie pewnych rzeczy, słuchajcie, nie wykonujcie na siłę, tak, ja bym powiedziała, że nie ma co wykonywać, bo tutaj przyjdzie, praca przyjdzie sama, tak jakby ktoś was oszukuje, tak bym powiedziała, drogie skorpiony, ale macie, jaką macie energetykę, pokazuje mi się, że nowej miłości skupa. Nowa miłość odchodzi. Coś nie było tym, czego chcieliście. Być może ktoś tak jakby, lub ktoś odchodzi, tak? Cierpicie z tego powodu troszeczkę. Albo odwrotnie, bo tutaj może być, ale to jest nowa miłość, tak? Szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam jest nowa miłość, grzebie to, tak? Ja to grzebie, bo to nie jest to, czyli tak jakby trafienie kulą w płot. Później za chwileczkę pokazuje się energetyka jakiejś straty. Jesteście w tym tygodniu w energii takiej smutnawej, bym powiedziała, bez ósemka kielichów, piątka kielichów, dziesiątka mieczy, ale chcę wam powiedzieć, że pod koniec tygodnia, środa, czwartek, piątek, idą nowe pomysły, kończy się jakaś bieda, wchodzicie na tą fortunę, coś się wyjaśnia, tu są dane jakieś pieniążki, bo tutaj są naprawdę bardzo fajne karty dla was, tylko tak jakby nie możecie nabrać rozpędu, bo to się pokazuje, że tu jest brak rozpędu, a powinniście pozostać na czekaniu, nie na działaniu, tylko na czekaniu, na obserwowaniu, bo tu się pokazuje, że dobrze, coś odchodzi, tak, coś odchodzi, ktoś odchodzi, jakieś emocje odchodzą, ubolewacie nad tym, pogódźcie się z tym, że coś musi odejść, tak, coś, nie ktoś, bo nie sądzę, żeby ktoś, ale coś. Natomiast macie tutaj, no ta miłość może być nowa, która odchodzi, bo ona nie spełniła waszych oczekiwań lub po prostu ktoś nie chce was w tej miłości, tak, bo też tak może być. Natomiast nowe pomysły już środa, czwartek, piątek, pomysły, gdzie znajdzie się ktoś, kto pieniążek da i gdzie znajdzie się ktoś, kto wspomoże, gdzie znajdzie się ktoś, kto dojdzie do współpracy, ale będą to bardzo dobre, słuchajcie, energie. Natomiast w pracy jest koło fortuny, czyli wchodzicie, przyjdą pieniążki, nie bójcie się, spóźnione pieniądze przychodzą, spóźnione pieniążki są, będzie to taka zasobność, że będziecie zadowoleni. Natomiast ogólnie nie wiem czemu, ale powiem tak, w przyszły tydzień wchodzicie bardzo ładnie, bo tu się pokazuje, że macie ósemkę, zakańczacie ósemkę mieczy, czyli tak jakby zakańczacie pewien etap, coś w was odchodzi, tak? Jest to dobre, bo to jest tak jakby żegnam się ze starym sobą, tak? Żegnam się ze starym sobą, nad
czymś już nie będę rozpaczać, idę po nowe emocje, starych już nie chcę, nie są mi potrzebne, idę po coś, ukierunkowywuję się na coś, tak, czyli tak jakby nie jest to złe. I to, co Wam przyjdzie do głowy, to najbardziej takie, najmniej racjonalne, zapamiętajcie, skorpionki, że to Wam da pieniążek w przyszłości, że w to możecie zainwestować, że to możecie zrobić, ale to jest coś, co w ogóle nie, to jest coś, czego nie bierzecie w ogóle pod uwagę. Może, czy to będzie, bo tutaj mi się pokazuje, nie pokazują mi się rodziny, słuchajcie, ale jest tak jakby zawalczenie o siebie, góra nad Wami czuwa, wewnętrzna walka, czyli wewnętrzna transformacja, bardzo mocna transformacja, fajna, powiem Wam, że mi się to podoba, bo to jest tak jakby stajecie na własnych nogach i tak jakby, może nie tyle, że się poddajecie losowi, tak, ale tak jakby płyniecie wolniutko, idziecie sobie tam, idziecie do przodu, tak. Idziecie do przodu, bo to jest tak jakby idę razem z tą falą. Już więcej się nie wychylam, tak jakby żegnam to, co stare, tak? To stare musi odejść, bo tu się pokazuje, że tak jakby nie mogę siebie tak jakby złapać, nie mogę siebie skontrować, tak? Tu jest tak jakby, jest mi w starym super, tak? Ale w nowym jest jeszcze lepiej i te pomysły, które są nowe, te pomysły, które Państwo macie w głowie i one są bardzo takie, one są świeżutkie, to te pomysły przyniosą Państwu i pieniążek, i koło fortuny, i dalszą pracę tak naprawdę, więc powinniście być z tego tytułu bardzo mocno zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o zdrówko, to ja bym powiedziała, że odchodzi, jest pogodzenie się ze stanem rzeczy, tak? Tak jakby nie wiem, czy chodzi o fizyczność, czy chodzi o, ale jest tak jakby godzę się z tym, tak? Godzę się z tym, jaka jestem, jaki będę, obmywam się i czerpię z tego radość, z tego, co mam, tak? Podnoszę się, bardzo ładnie, macie cudowne karty, chcę Wam powiedzieć. I jeszcze na dodatek, jeżeli chodzi o zdrówko, to wydaje mi się, że energetyka spadkowa schodzi przepięknie. Ona odchodzi już, w przyszłym tygodniu ona odchodzi, bo to jest tak jakby żegnam się, przemielę to wszystko, tutaj jest tak jakby i dochodzi do tej transformacji, tak, ja tutaj się muszę transformować, ja idę po to, ale idę po coś konkretnego, czyli ustalacie sobie cel, jedno odrzucacie i płyniecie, czyli tak jakby jesteście bardzo sukcesywni, idę najpierw po jedno, tak, czyli jest jeden cel, najpierw jest praca i w pracy odnosicie sukces, bo tutaj jest ktoś, kto pomaga, ktoś, kto uwierzy, ktoś, kto uważa, że jesteście bardzo rzetelni, czyli tak jakby ktoś pomaga Wam przede wszystkim w tym tygodniu bardzo mocno. Myślę, że jest to mężczyzna z trygonu ziemi lub jest to mężczyzna majętny, tak? Lub to Wy stajecie się osobami majętnymi w tym tygodniu, tak? Jesteście magami, kochani, przeniosłam. Stajecie tak jakby na wysokości zadania. Nic więcej tutaj, nic ująć, nic dodać. Karty macie bardzo fajne. Dobrze, że coś odchodzi bezpowrotnie. Dobrze, że coś można wyczyścić. Tak jakby, nawet jeżeli w coś zainwestowaliście, uczucie, miłość, jak to się mówi, to dobrze, niech odchodzi, niech ta miłość odchodzi. Jeżeli nie jest tą miłością, z którą przyszło Wam żyć, być, to niech odejdzie, tak? Niech zrobi miejsce tej nowej, niech ta nowa będzie jeszcze piękniejsza, kochani. Także tak to widzę. Pozdrawiam, kochane skorpiony, serdecznie. Lecimy, rybki, co dla naszych ryb na ten tydzień. A dla naszych ryb tutaj urząd w pracach, urząd się przygląda, lekarz się przygląda, rybki mają albo lekarza, albo wizytę u lekarza, albo mają wizytę w urzędzie, tak? Ale jest tu siła, to są piękne wybory, tutaj jest jakaś kasa, pieniędzy nie brakuje rybie, to jest olbrzymia siła, bym powiedziała, tu jest jakieś uczucie. Uczucie dla samotnych, idzie nowe uczucie, dla zajętych tutaj jest wielka radość, bym powiedziała, bo to jest tak jakby wielka radość no, ze spotkania, tak? Bo tak jakby nie ma nas razem, ale wchodzicie w nowe, samotne rybki, wchodzicie w nowe uczucie, w nowe stare, bo ktoś z przeszłości, też może się pokazać u Was ktoś z przeszłości. Natomiast jeżeli lekarz, to szybkie decyzje, ale jest siła, szybko się coś odbędzie, tak? Czy szybkie diagnozy, czy szybkie zabiegi, czy szybkie tak jakby badania. Natomiast jeżeli urząd, to też pozytywnie dla Was, chociaż on się Wam bardzo mocno przygląda. Jeżeli chodzi... kocica, cicho, nie wołaj, oj, ty, łobuzico jedna.
Jeżeli chodzi o miłość, to tutaj jest obmywanie się, zwycięstwo, czyli tak jakby ryba. Dla samotnych, tak jak mówię, coś pięknego, zwycięstwo, poznaje tego, poznaje to, o którą mi chodziło, tak, o kogoś, kto jest godny mnie, a ja jestem godna jego, tak, bo to jest tak jakby przychodzi prawdziwe, piękne uczucie, może przyjść do Was, rozglądajcie się, bo tu mi się pokazuje, słuchajcie, byk, pokazuje mi się lew i pokazuje mi się panna, więc moi drodzy, rozglądajcie się bardzo mocno, bo może być to tydzień dla Was. Jeżeli chodzi o pracę, to cóż w tej pracy? A w tej pracy może, jeżeli urząd, to tak jakby przychodzi, uważajcie, bo w pracy możecie napotkać w tym tygodniu na ludzi niezadowolonych, tak jakby niezadowoleni, ludzie, którzy mają muchy w nosie, chcą coś rozwalić lub są zazdrośni, więc na to zwracamy bardzo mocną uwagę, ale tak jakby ten tydzień przechodzicie i tu przychodzi coś pięknego, bo to jest tak jakby wraca dobra energetyka, ale może być tak, że troszeczkę się podenerwujecie, kochani, więc tak jakby tu są nerwy w zdrowiu, tu są nerwy o diagnozę, tu są nerwy, tu jest troszkę bólu nawet, jeżeli macie jakieś zabiegi, to troszeczkę bólu, a tak jakby karty podpowiadają, żeby to, co się tak jakby zadziewa, bo tu jest chodzi o zdrówko, ale tak jakby przekładało się to na jednocześnie na energetykę tygodnia, bo energetyka tygodnia to jest diabeł, czyli takie bardzo fajne pójście do przodu, takie parcie do przodu, taka, chociaż tutaj jest tak jakby wejście, że wiecie, że aż Was coś tam pali, żeby wejść w coś nowego, żeby to się zadziało, żeby coś się zmieniło, tak, bo to jest tak jakby potrzeba serca czegoś wewnętrznego, dużo będzie tak jakby u Państwa w tym tygodniu takich też skrajnych emocji. W miłości, super bym powiedziała, jeżeli przyjdzie, to będzie się działo, to będzie ogień i dym, jak to się mówi, tak, ale jeżeli chodzi o zdrówko, to będziecie się troszeczkę bać czegoś, myślę, że niepotrzebnie, natomiast jeżeli chodzi o coś nowego, bo być może o pracę, to tak jakby pójdziecie z wielką pasją, ale będą ludzie zazdrośni, ludzie, którzy będą chcieli coś zniszczyć, ludzie, którym się nie będzie podobało to, co robicie, lub to, w co chcecie wejść, tak, czyli tak jakby jeżeli możecie, to nie mówcie, tak, nie mówcie, że wchodzicie w coś, że idziecie w coś nowego, lub nie mówcie o swoich pomysłach, zatrzymajcie je dla siebie. Czysta, piękna droga dla Was, bardzo zdrowe cięcia, tak jakby nie powinno być, kochani, źle, ale widzę, że wiele rybek będzie miało niedługo jakiś zabieg, albo zostaną skierowane na jakiś zabieg, szczególnie te starsze, tak mi się wydaje, tutaj rybki, natomiast energie są, słuchajcie, przepiękne, tak bym powiedziała, idziecie do przodu, w miłości, tak, w miłości, tak, jeżeli chodzi Wam o miłość, no to dosłownie rozglądajcie się i uśmiech na twarzy, przechodzicie, jest ta płeć przeciwna, czy tej samej płci, nie wiem, jak tam się kochacie, moi drodzy, ale jeżeli przechodzicie, to bananek na ustach, dosłownie bananek na ustach, a zobaczycie, co się zadzieje. Macie urok po prostu, nie, tak jakby urok jest w ogóle niezaprzeczalny, jeżeli chodzi o Was w tym tygodniu. Także tak to widzę. Nie wiem, czy widzicie to małe, które się mnie boi strasznie. Chodź, Toto, chodź. Nie chcę iść. Dobra. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. I cóż, do kolejnego czytania. Buziaczki, hej, pa.